Daria ze Śląska w Radiu Wrocław. U nas... Rogalików maślanych też nie mamy. To jest jakiś w ogóle do ciebie przyklejony element prawie że twórczości już, bo gdzie bym nie spojrzał, to o tych rogalach. Na... Wiesz co, jakoś się zapomniałam w ogóle. Już kiedyś o tym powiedziałam, a tu przyjeżdżam wczoraj na koncert do Ostrowa i pozdrawiam oczywiście cudowne koło gospodyń wiejskich Raszków, o ile dobrze pamiętam. Przygotowała mi właśnie takie rogaliki w różnej formie, co mnie rozpłynęłam się po prostu i było to przemiłe. Także tak ekstra. W tym masełku. Takim tak, ja jakiś zwykły rogal maślany robi mi naprawdę dzień.